Telewizja Ruchu Chorzów. Czyli wszystko na to, tak? Konrad, Kasolik, co, a, po co ty tu przyszedłeś? Mamy 4 godziny do meczu, co ty tu robisz? No ja już nie mogę siedzieć w domu, już mnie nosi. No. My też nie. Ja też już nie wiem, co robić w domu po prostu. Ja już chciałbym być na boisku po prostu, bo to jest... Czyli jest power. Jest power, jest ogromny power. No mam nadzieję, że to wszystko na boisku będzie. A fizycznie jak? Po tym meczu tak w środę? Powiem ci, że dobrze. Tak? Fizycznie, no, mieliśmy też tam właśnie odnowę dziś na Stadionie Śląskim. Teraz też mieliśmy 2 dni. Odpoczęliśmy w porządku. Jesteśmy gotowi, nie? No to panowie, jazda. Ogień. Panie trenerze, jeszcze w cywilu, jeszcze w cywilu. Jeszcze w cywilu, ale, ale trafiłeś dzisiaj akurat na podejście. Jak sztab trenerski, sztab szkoleniowy przygotowuje się psychicznie? Jak wygląda noc przed takim meczem? Nie mogę powiedzieć. Za proste by to było. Za proste by to nie, było. Nie, no na pewno trudne dni cały czas, bo to już gdzieś tam... Ile na takiej presji można być, jak długo, ten mecz niedzielny mnóstwo zdrowia kosztował. No dzisiaj podejrzewam, że może nie być łatwiej, także... No właśnie, ten motor, nie? Takie chwile, że ciężko na pewno, także trzeba to wszystko gdzieś... Tonować, nie okazywać za bardzo chłopakom, bo też nie mogą widzieć zdenerwowania, wręcz przeciwnie, muszą czuć pewność siebie i tak to trzeba robić, a tu właśnie z każdej strony gdzieś... Zarząd wspiera i lekką presję wybiera. Także nie ma łatwo. No nie ma. Nie ma łatwo, to jest... Znowu żeście przypomnieli, że dzisiaj jest nasz mecz. Naprzód niebieski. Marku, ruch gotowy? Najważniejsze jest to, co będzie na boisku i tu na pewno ruch jest gotowy. Na Lidze Mistrzów są niedociągnięcia, a co dopiero u nas. No. Kilka niedociągnięć jest. Kilka delikatnych niedociągnięć było. No piękny dzień. Czekaliśmy na taki dzień dość długo, ileś tam lat. Ciężko na to pracowaliśmy, żeby się właśnie dzisiaj cieszyć. To ma być święto. Idealna okazja, żeby podziękować wszystkim, którzy byli z nami od początku czasu odbudowy, uwierzyli w ten projekt. Dzisiaj wy możecie mieć ogromną satysfakcję, że możecie powiedzieć tak, ja wtedy... Jak była pandemia, kupiłem karnet, jak była pandemia, a nie byłem na meczach, to nie chciałem pieniędzy, nie chciałem zwrotu. To jest właśnie to, co też budowało siłę i napęd tego klubu, tego zespołu, który jakby czuliśmy, że nie robimy tego tylko dla siebie, tylko że mamy obok siebie tysiące ludzi i za to dzisiaj ogromny szacunek i wielkie podziękowania. Everything okay? Ah, yes, okay. How do you feel it today? Ah. I think need hard work and trainer. Yeah. And go to first league. I trust you. Ah, okay. Good luck. Motor Lublin powoli. Powoli. Powolutku, spokojnie. Też takie emocje u was są jak u nas? Nie, no my to tak bardziej na pewniaka. Dobrze. Pycha kroczy przed upadkiem. Mokry, jeszcze jeden mecz. Cześć. Pięknie te emocje w tobie buzowały ostatnio. No. Widzę, wszystko wróciło do normy. Już jestem spokojny, tak? No, na razie. No. Tak jak ci powiedziałem, aby ci się udało tą historię przygody z ruchem zakończyć czymś takim pięknym. To by było cudowne, To jest właśnie fajne, coś takiego przeżyć, to jest... Nie wiadomo, czy czegoś takiego się nie przeżywa raz w życiu, nie? Może tak być. No i trzeba właśnie korzystać, nie? Takie momenty trzeba po prostu wykorzystywać i już. Nie można po prostu przegrać takiego meczu. No nie da się, nie można, nie. Nie ma takiej opcji, nie? No ale... Grasz u siebie, pełny stadion. No i dla ciebie... Musisz wygrać. Jednocześnie taki smutny, sentymentalny dzień, no bo jednak pożegnanie z ruchem, tak? No, także to też jest kolejny powód, dla którego nie możemy przegrać. Bo nie mam zamiaru tutaj płakać z tego powodu, że... Że tak blisko, co? Że tak blisko, a tak daleko. Dobra, Mokry, powodzenia, róbcie swoje, a będzie dobrze. Spokój w czołgu, nie? Jest dzisiaj spokój w czołgu. Spokój w czołgu, właśnie to jest klucz, nie? To jest klucz. Hey! To ekipa motoru, tak? Tak. Dział medialny? Tak, zgadza się. No i jak motor na ten arcyważny, arcyciekawy mecz się nastawia? Bojowo, jak zawsze. Wiadomo, że nie przyjechaliśmy tutaj po to, żeby żegnać sezonu, tylko
świętować awans do pierwszej ligi. Domyślamy się, że wy macie takie same sam plan, nie? Zamiary. No, szanse można by powiedzieć, że oceniamy 50 na 50. No to my tak samo. Żeby tutaj nie wychodzić z jakąś... Pychą, nie? Czy tam... Dokładnie, no, dokładnie. No zresztą no, wiemy po tym sezonie, jak wyglądały mecze Motoru i Ruchu, także szanujemy przeciwnika, wy chyba też. I myślę, że zapowiada się bardzo fajne święto. Tym bardziej, że obie grupy kibiców na trybunach, tak? To zgadza jest... się, są kamery telewizyjne. Ostatni nasz mecz z Wigrami oglądało prawie 250 000 ludzi, więc myślę, że dzisiaj będzie tych osób jeszcze więcej. Myślę, także tak. To będzie piękna reklama polskiej piłki. No i dobra, niech wygra lepszy. Szkoda, niech, niech tak będzie, że tak powiem. Szkoda, że tylko jedna drużyna, tak? Bo i Motor, i Ruch, no... Myślę, że pasowałyby do pasowały wyższej ligi. Zdecydowanie, no. Też tak sądzę. Dobrze, zobaczymy. Powodzenia bez kontuzji. Ludzie ci się, kamerą. No jak ludzi mi się, człowiek nie umiałby siedzieć od rana, od wczoraj, od nie powiem kiedy, od środy nie umiałby siedzieć. Jesteś bardziej nerwowy niż my. Dzień dobry. No, myślę, że tak, myślę, że tak. Chyba tak. A u was jak w ogóle? Nie, no spoko. Meczycho, Ecik. Cześć w ogóle, cześć. Cześć, na razie powiem spoko. Dzień dobry. Wydaje mi się, że się bardziej stresujesz ty niż my na razie. No to na pewno, no to muszę to jakoś rozładować, no nie wiem jak. Może jakiś pomysł Ecik na to? Ja mam, ale w godzinach pracy nie wiem czy możesz. Dziewczyny, co to jest? Coś dobrego? Tak, no znaczy tak wygląda, nie? Jak się kręcę, super. Gdzie to niesiecie? Do skyboxów. Tak. Karolina, tak. Fajnie, że cię widzę. Słuchaj. Coś dzisiaj masz do powiedzenia? Tak, ja mam tak do powiedzenia, że w piłce to jest tak jak w negocjacjach, słuchaj. Mhm. Trzaskanie po prostu jest takie, na końcu ktoś wygrywa, nie? Mhm. I trzeba mieć taki pazur negocjacyjny, czyli być cwanym, skutecznym, no i zrobić swoje. Tak samo tutaj nasi piłkarze na boisku są cwani, skuteczni, pokazują charakter, gryzą tą trawę. Fenomenalne, że tak powiem, kibicowanie, które było ostatnio, no to daje taki power i energię do tego, żeby wygrać. Przez całe 120 minut była tu petarda, nie? Niesamowite. Ja myślę, że dzisiaj nieważny jest wynik. Ważne, żeby wygrał Ruch, ale w związku z tym, że obstawiam te wyniki, a miało być 2-0, a było 1-0 w mojej urodziny, to dzisiaj będzie 1-0. I tego się trzymajmy. Ruch! Wielu, ja widzę, nawet twoja bluza wskazuje, że duży spokój w tobie. Kibice zauważyli. Taki autentyczny, wyczuli u ciebie, autentyczny spokój. Nieudowany, nie cwaniacki, tylko autentyczny. Chyba dobrze. A jest tak rzeczywiście? No, mają rację, no. Czym się mam stresować, no? Co tydzień miałbym się stresować? To byś siwy włosy osiwiał byś. A ta wela, widzisz, musi mieć jakoś postawioną, musisz trzymać, nie? Fryzurka siedzi. Podobał ci się doping ostatnio? Nie. Czułeś to z płyty? Było mocno. Tak, na dogrywkę wychodziliśmy. I do końca wsparcie, bez żadnych, wiesz, że tak powiem, uszczypliwości, bo... Nie, dziś było mocno. Więc to chyba najlepszy doping, odkąd gram, tak szczerze. Mhm. Mimo, że nie była to największa ilość osób, tak... No. Czasami nie ilość, a jakość, nie? No. Nie, na przykład na stali ile było? U siebie, nie? Graliśmy, to moim zdaniem było słabiej. Co nie oznacza, że było słabo, tak? Mhm. Ale to, co było teraz na tym barażu, to... No, nic się nie zapowiada, żeby miało być dzisiaj gorzej. No wiesz, kibice zrobią swoje. My, mam nadzieję, że też zrobimy swoje. Wyobrażasz to, co się będzie działo w Bielu? No właśnie nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. No, dobra, piszcie historię, panowie. Co to za historyjka? W Nysie spotkałeś gościa, co Sopolskiego dojeżdża. No? Ja go znalazłem i też dojeżdżam Sopolskiego z Krapkowic. Czyli? I że jest nas paka w aucie. Czyli dzięki kulisom tak stworzy jest. Się powoli fan klub opolskie. To tak? Już jest. Ja jestem chorzowianin, ale no. Go odnalazłem przez te kulisy i już w czterech dojeżdżamy. Maguś, widzę ty na telefonie non-stop. No spokojnie. Ale jest ciśnienie, co? No kurde, zajebiste ciśnienie. No każdy tutaj emocje kurde w sobie dusi i no... Żeby to wszystko na trybunach było, to tak powinno być i będzie na serio święto, nie? Ty Boguś, ale jak oceniasz ten doping z ostatniego meczu? Bo nie wiem, czy jest nieobiektywny, ale... Od dobrych lat, to kurde ci powiem... Super, nie? Zaskoczyli mnie kibice, niekiedy trzeba, wiadomo, tego pierdzielić, tamtego pierdzielić. A tutaj, kurde, na serio wszyscy się tak zabrali w garść, kurde, do samej ostatniej mety. No i to było widać na murawę, jak tutaj piłkarze do tego podeszli. No i do końca nie było tego tak zwanego chorzów grać, nie? Bajka, to też jest istotne. No, ale widać, chłopaki super robota robili, robią i oby dzisiaj też zrobili, będziemy wszyscy zadowoleni. Jedziemy tylko na was! Czy można śpiewać 100 lat? Można było spokojnie porozmawiać z trenerem. No, wszystkiego najlepszego, zdrowia to dzisiaj, tak? No dzisiaj, ale miło, no zdrowia, szczęścia, pomyślności, no i żeby...
można było dzisiaj krzyczeć tak jak ostatnio w tej 118 minucie. Oczywiście po bramkach tej gospodarzy, no ale to wiadomo, to już... Trzeba było gardło oszczędzać do tej 118 no. minuty. Na początek pozdrowienia dla Pawła, dla mojego szwagra, bo ogląda kulisy, tak? Kulisy, tak. Ojejku, no trener młodzieżowy z Markowi pod Warszawą ogląda kulisy, także Paweł... Nieprawdopodobne. A co dzisiaj? Nie no, słuchajcie, no zobaczymy. Trener już wcześniej, już chwilkę porozmawialiśmy na boisku, właśnie idę na kawę. To też jest fajne w Chorzowie, że trener nie dość, że mnie na kawę zaprasza, bo to w sumie normalne, też czasami ją parzy. Także lubię tutaj przyjeżdżać. No, to prawda, no nic, no to cieszymy się. Rozumiem, Rafał Grodzicki dzisiaj też komentuje, tak? Rafał Grodzicki dzisiaj komentuje. Już idę, panie trenerze, już idę na trawę, na kawę. Urośliwa kawa. Tak jest, do trenera. Tak, Rafał dzisiaj komentuje, no mam nadzieję, że też będzie w dobrej formie, że go emocje nie poniosą, tylko będzie profeska, ale będzie. No dla Rafała to też taki z podtekścikiem meczyk, nie? Jego pytajcie, ale jest profeska, także powinno być fajnie. Cześć. Co ty, coś ci się Siemano. Podkleiło, Mario ci to ten a wiesz, przyklei nowe. A wiesz, który raz już do mnie o tym mówisz? Ale dawno tego nie było. No i właśnie Mario mi musi w końcu to przylepić, no bo... Przy to ogarnął, no a bo to Mario źle ci tak przy ten... Nie wiem, mogę ale zrobić... Ale to za niego niepodobne. Mogę zrobić deal z Mariem, że jak dzisiaj wygramy, to on mi to przylepi. Dobra, to dobra, tak zróbmy. To będzie taki deal z Mariem. No, no i co, Piotrek, jak... No, jak tam? Na pewno podekscytowanie jest na pewno większe u mnie, nie wiem jak u innych chłopaków, no ale wiadomo, że podchodzimy do tego meczu jak do każdego innego, no i co, no i liczymy, że dzisiaj będzie powód, żeby móc świętować. Oj. I że Chorzów będzie się cieszył. No to Tomcio, kolejny. Ostatnio ładnie się tak merytorycznie wypowiedziałeś. Czy dzisiaj równie podobne nastawienie u ciebie jak ostatnio? No, czy nawet lepsze? No, myślę, że lepsze, nie? Wtedy był półfinał, teraz mamy finał, więc motywacja jest jeszcze większa, nie? To już tylko jeden mecz został do upragnionego celu. Nad czym tutaj trwają dywagacje, panowie? Miejscem rozgrzewki. Tak? To istotne? Ale sędziów rozgrzewki, czy... Tak, gdzie będziemy się rozgrzewali w trakcie meczu. No, panowie, mało istotne... kiedy ostatnio wizyta na Cichej? A dla kogo ten wywiad? Dla Ruch TV! Nie pamiętam kiedy ostatnio, ale na pewno miałem tutaj debiut w Ekstraklasie. Czyli mi... W 2009 roku. Dawno. No jakby wczoraj. To jest o sporo lat doświadczenia troszkę za panem. Tak, ale trawa ta sama. Cześć. Kurde, cię nie poznał, ty. Jak? Fryzura żeś zmienił. Tak? No. Trochę, wiesz. No jak motor? Co? Jak wy to tam sobie z tym ciśnieniem radzicie? Bo no nie ukrywajmy, że jest. No jest. No jest ciśnienie, po jednej i po drugiej stronie, no pewno, nie? Fajny meczek będzie. Dwie duże marki, które chcą wrócić gdzieś tam do elity, nie? Myślę, że fajne meczycho, pogoda dobra. Boisko widzę, że też dobre, no to... No wygładziutko w suwałkach, tak? Myśmy się musieli tu mocno stresować. Nie, bo wszyscy zaskoczeni jakoś byli. No ale tak, no, dobry mecz zagraliśmy, na pewno jeden z najlepszych w sumie. A wy tutaj widziałem ten, pierwszą połowę trochę oglądałem, a drugiej już nie widziałem, ale też no, wywalczony. Zasłużone też chyba, nie wiem, mieliście dużo sytuacji. Ale co zdrowia mniej, no to wiesz, to nasze. No zdrowia, my podróże, wy więcej zagraliście, tak, więc się pewnie wyrównuje w jakiś sposób. No, no by było dobre piłkarskie, konkretne widowisko, panowie. No i co, po raz trzeci się spotykamy. No jak? Wiesz, jak to było? Wiesz, jak było? Była przegrana, był remis. Czegoś brakuje, tak? Czegoś brakuje. Nie no, trzeba złamać, panowie, tą zasadę. Trzeba złamać tą zasadę. Czegoś brakuje. Liczby nie kłamią. Ja wiem, każdy by chciał, no ale... Trudno powiedzieć, jak będzie. Trudno. Ja wiem, kto wygra. Tak? Kto? Ale nie powiem. No nie, no dajesz, no ja też nie powiem. Nie, miałem sen. Jaki to był sen? A ja śnię raz w roku tylko. Proroczy był. Ale nie powiem. Po meczu powiem. Czy był, czy się sprawdził, czy nie. O Jezu, dobra. Ale chyba był pozytywny, skoro byś nie pomógł, czy powiedział. Że fajny mecz będzie. No nie no, tak okoliczności są przepiękne. No. Jakby tak spojrzeć na terminarz wcześniej i tak popatrzeć, jaki by się chciał widzieć finał, no to... Myślę, że każdy kibicowsko kibic, i ciśnieniowo to każdy najlepszy. Kibic z drugiej ligi chciałby taki mecz na, jako finał barażu. Także. Fajny mecz, no oby wiadomo. No. Chcielibyśmy wygrać, ale wiadomo jaka jest piłka. No 50 na 50 tutaj, nie? No tak. No. Każdy chce, każdy musi, no. Także styl nie będzie ważne, żeby wygrać. No. Myślę, że to dwie drużyny tak do tego podchodzą. Wszystkie oczy w Kętach. Kęty się dzisiaj cieszą, zobaczymy z kogo. No. Mogą być dumne generalnie Kęty tak dzisiaj. Tak jest, dzisiaj tak. No najwyższy poziom. No jak u was morale, nastawienie?
Dobrze, jeden mecz, finał. Okaże się, kto bardziej zasłużył. Koleżanko, gdzie ty idziesz? Na jaki sektor? Na dziecięcy. Na dziecięcy? A byłaś już tam kiedyś na tym sektorze? Jak ci się podobało? Fajnie. A skąd jesteś? Z Katowic. Katowice, niebieskie Katowice. A widzę tu czapeczka, no to super. No oczywiście, pełen komplet. To co Katowice? Jakiego się Katowice meczu spodziewają? No najlepszego. Musimy wygrać, nie? Tak, co byśmy się wszyscy cieszyli, nie? No oczywiście. Nie ma innego wyjścia. Wygramy. No, powodzenia. Nawzajem, cześć. Wojciechu, ty dzisiaj tutaj. Tak, tak. Dzisiaj na kasie informacyjnej. A, czyli kasa, właśnie miałem pytać. Tak. Po co ta kasa, jak przecież sold out? Wiesz co, no tak, bardzo się cieszymy, że sold out, no dziękujemy za tak duże zainteresowanie i tak szybkie wykupienie wszystkich biletów. Wiesz, wiele ludzi do mnie pisze, do ciebie podejrzewam. Dokładnie tak samo. Poczekaj, otworzę, bo mam chyba gościa. A ja dzisiaj jestem tu na kasie informacyjnej. Tam tyka, no. Miałam coś odebrać. Ja jestem dzisiaj na kasie informacyjnej w Radzie, gdyby ktoś chciał sobie wydrukować potwierdzenie, bo miał jakieś problemy z drukarką, etc. No i postanowiliśmy, że dwie kasy sobie otworzymy, jedną po tej stronie, jedną po stronie Alei Bojowników Wolność i Demokrację. No i czekam na klientów. Ja myślę, że nie jedną prośbę o bilety dzisiaj dostaniesz. No, wiem, podejrzewam, ale naprawdę już nic nie mogę zrobić. Jak dawkujesz emocje? Tak, żebyśmy dzisiaj wygrali. No. To jest jedyny optymalny. Ale jak to zrobić? Pytanie trenera Wosia. Jak to zrobić, żeby wygrać? Bo takie pytanie zadaje? On jest bardzo dociekliwy taki. Wiesz. Ale wie jak to zrobić? To, jak na analityka przystało. No. Wie, on zawsze wie. Mm-hmm. On zawsze wie jak otworzyć, jak zbudować, jak przeżyć. Wierzymy, będzie dobrze. No. Trzeba wierzyć. Trzeba mieć wiary pełne serce. Jak to mawiał klasyk Bułek. Piosence niebieska Vendetta. Ja zawsze. Którą pięknie się słucha przed tym meczem. Mnie się tak, wiesz co, fajnie słuchało od wczoraj. Ja zawsze będę. Lecik, masz wszystko? Baja? Nic ci nie brakuje. Zaraz zobaczę, co tam pani Renia naszykowała. Nie, no jak pani Renia. Zawsze jest wszystko, także. No. Na pewno nie będzie brakowało. Trener Woś spokojny jest przed dzisiejszym meczem, czy jak to można nazwać? Spokojny. Tak? Ostatnio było gorzej. Myślę, że wszyscy byli nerwowi w tej pierwszej połowie. To było widać. A druga puściło fajnie i myślę, że w tej chwili wierzymy, że potrafimy grać. No był taki moment, że było tak średniawo, a teraz to fajnie wyglądało. Także myślę, że to powinniśmy dziś lepiej zacząć. Mam taką przynajmniej nadzieję. A jeszcze lepiej skończyć. Tak? Ty dzisiaj na niebiesko widzę. Tak. Bardzo dobrze. Wyjątkowo nie na czarno. Ale tu widzę wspomnienia na ekranie z zeszłego roku, jak świętowaliśmy. Bo dzisiaj będzie powtórka. To jest bifur. Karol, ci nie mogło na takim chwilu zabraknąć, co? Nie. Cieszysz się, że my doczekali taki chwil? No, oby. Oby to był łzy szczęścia dzisiaj. Wiesz? Oby to był łzy szczęścia, no. Ale tak trzeba chłopcom podziękować za to, ale zasłużyli, za ten cały nie? Sezon. Zobaczymy, no, ale już dzisiaj od rana chodzę cało tak o... Niby o tym nie myślę, ale tak mi jakoś źle było, że nie wiem, no. Ale zobaczymy. No. Oby, bo dobrze. Dzisiaj nie w tłumie kibiców, tylko już widzę tutaj jakaś, coś tu pracujemy dzisiaj, coś tam tak? Będę, mam nadzieję, mądrze mówił. Ekspert, rozumiem, dzisiaj, tak? No, tak zwał, tak. No to piękne widowisko przed nami. No, mam nadzieję, że tak. Morzowska mówi, że dawno nie widziała czegoś, nie czuła czegoś takiego. No, oczywiście. Ja miałem okazję, tak, bo tam awans do ekstraklasy, więc wtedy niesamowity mecz, niesamowite emocje, niesamowita zabawa, więc... Więc oby dzisiaj też dobry mecz. No. Troszeczkę mam rozdarte serce, wiadomo. Po tylu latach człowiek jest niebieski, ale z racji przyjaźni z Arielem też a, co no tydzień. Tak, no, co tydzień. Kubowski, no tak, tak, to wasza paka, nie? Z Arielem się poznaliśmy tutaj i do dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi. I widzimy się co tydzień, nawet jak pracuję w Lublinie, więc... No remisu być nie może remisu być, niech wygra lepszy, tak. Tam. Cześć, no dopiero wszedłem, że tak powiem. Pierwszy raz jestem, powiem szczerze, na akredytację foto. Mhm. Zwykle raczej w innych, że tak powiem, w innej roli, ale dzisiaj powiedziałem, że nie mogę odpuścić, także jestem, no i zobaczymy, no będzie się działo, domyślę się bardzo mocno, także też cieszę się, że Cię widzę. Więc tak mówię, tylko sprawdziłem w kalendarzu, bo nie ukrywam, że przygotowuję się do ślubu, więc napięty grafik, ale powiedziałem, że no nie ma mowy, mówię narzeczonej, nie ma mowy, muszę być na tym meczu, bo tu po prostu będzie kocioł, tu będzie się działo. Jeszcze no nie ma co ukrywać, gdzieś tam
tam czasami śledzę ten światek kibicowski, no nie wiadomo było, że to będzie taki mecz, gdzie obie strony będą bardzo mocno kibicowsko zaangażowane, także no nie mogłem odpuścić i strasznie się cieszę też, że będę tak blisko meczu, bo na Murawie jesteśmy w zasadzie kilka metrów od boiska, będzie na pewno zajebiście, także to mogę zagwarantować. Inaczej nie może być. Pani Aśka Żmijewska, Wisełka Kraków. Można to nazwać, że wspierasz nas tutaj dzisiaj. Oczywiście, że tak. Przyjechałam dopilnować rywala na nowy sezon. Dla was to smutno, nie? Że kto by pomyślał, że się mamy prawdopodobieństwo się spotkać już tak szybko, bezpośrednio. Jak się widzieliśmy poprzedni raz na Garbarni, to sobie życzyliśmy, żebyśmy się nie spotkali w nowym sezonie. No, wyszło jak wyszło. Wyszło jak wyszło, więc zróbcie wszystko, żebyśmy się jednak spotkali w tym nowym sezonie. Ktoś chce być w kulisach, ja? Ja, Zuzia. Zuzia chce być w kulisach. To była już. A to jest ta Zuzia, która do Bieleckiego... Ja. Ty widzisz, jak ten Bielecki, dzięki twoim słowom, że ty tak go lubisz, to on... No, broni coraz lepiej, no. Chciałabyś mu coś przekazać dzisiaj jeszcze? Czego mu życzysz na ten dzisiejszy mecz? Czystego kąta? No. Żeby bronił jak najlepiej. I żeby bronił jak najlepiej, super. Dobrze, no to trzymamy kciuki za Biela i za całą drużynę. Powodzenia. No siema ekipa! Dzień dobry! To jest ruch, to jest ekipa! Dzień dobry, jak tam Aseto? No, dziś ino zwycięzcu i awans. Musi to być. Wywalczymy to, tak długo czekaliśmy. Dziś jest awans! To co czuje prezes takiego klubu, czuje o krok, można powiedzieć, od takiego sukcesu, tak? Wiesz co, no jeszcze ten krok trzeba zrobić, to wiadomo, to trzeba, wiadomo, tutaj wszyscy pokornie na to pracowali, żeby do tego doszło i miejmy nadzieję, że będzie ten happy end i pokażemy, że można. Że na pewno, wiadomo, że z jednej strony duma, ale też taki jeszcze niepokój, bo wiadomo, jakiś dreszczyk emocji musi być, ale to jest najważniejsze w sporcie, to nie może być spokoju. Tu trzeba być cały czas piękny, trzeba cały czas dążyć o jak najlepsze cele i to się sprężać, także tak to wygląda. Wybiegają nasi, głowa jest, tak. Musi być, bo tutaj ekipa jest, widzę, no, skoncentrowani wszyscy na pewno, wszyscy są gotowi, dwa godne siebie zespoły staną naprzeciwko siebie i lepszy wygra, także tutaj mam nadzieję, że to będzie, że jak to mówią, sądy ma sprawiedliwość, musi być po naszej stronie. Zaczęła się moja historia od słynnego zdania, czy są jeszcze karnety, no i nie spodziewałem się wtedy, że będę dzisiaj na tym meczu i się to wszystko tak zarąbiście skończy. Mimo wszystko, mimo końcowego wyniku, dzisiaj tak jest święto dla Chorzowa, bo nikt się tego nie spodziewał, tak. Nawet największy... To jest dla nas nagrodą, ten finał. Oczywiście, no i... A cokolwiek się wydarzy, no to... Myślę, że chłopy dzisiaj zagrają, chociaż dzisiaj będzie łatwiejszy mecz dla nas niż w środa był, no ale będzie w porze, także jademy z koksem. Chcę się nadawać, bo już oczywiście. Jest napięte coraz bardziej. No, a tam już jeszcze milion ludzi jest na bramkach. Widzieli już, tak, w kulisach ostatnio? Tak, widzieli, zobaczyłem siebie, no. To w naszym fachu jest tak, że wszystkich pokazujemy, a rzadko się zdarza, żeby siebie zobaczyć. Więc... A ja tutaj wiem, jak to wygląda, właśnie, że warto tych ludzi docenić z tej drugiej strony kamery, bo to się samo nie robi. Szkoda, że nie mam jakiegoś lustra, bym tutaj pokazał, żeby wszyscy z ruchu zobaczyli, że tu mają fajną telewizję. No właśnie. No jak dzisiaj? Fajne meczyło wam trafiło, nie? Że znowu możecie to realizować. Tak, no się cieszę, bo ja tutaj mieszkam niedaleko, więc fajnie, nie muszę jechać gdzieś w Polskę, tylko idę na stadion, dwa kroki tutaj, więc się bardzo cieszę. Tak. Nawet może być dogrywka. Ojejku, kibice ruchu nie wiem, czy to przeżyją drugi raz. Ale co za emocje będą, prawda? Będzie smakować bardziej przy ewentualnym zgadza życiu. Się, wszyscy zapamiętają to na długo. Daj Boże, żeby fajnie wszystko się to rozegrało. Dobrze, życzę udanych ujęć. Wzajemnością, wszystkiego dobrego. Dziękuję, powodzenia. Panowie, oby ostatni raz. Tego sobie wszyscy życzymy. Jeśli nie, to popłaczemy i robimy dalej. Od poniedziałku zabieramy się znowu do roboty, żeby przyszły rok był lepszy, ale... Całym sercem wierzymy, że się uda. Jestem wzruszony. Numer 2! Konrad Kasolik! Numer 5! Siemano wszystkim! Panowie, wstajemy! Cała prosta, panowie, wstajemy! Szczególnie tam na rogach! Jedynka, panowie! Pokażcie naprawdę
Jest to najlepszy selektor w Polsce, panowie! Nasze bajty najgłośniejsze muszą być! Trybuna też dzisiaj przez pełne 90 minut fanatyczny, wspaniały doping! I na koniec dziesiąta! Pokażcie, że tam nie ma emerytów i rencistów! I no najlepsi kibice, panowie! Panowie, ręce prosta, wszystkie ręce! Dobra, ty myślisz, że ma czas. Wygra lepszy, wychodzą już zawodnicy obu drużyn na stadion przy ulicy Cichej. A więc posłuchajcie państwo, jaka tutaj jest piękna, gorąca atmosfera. Michał! Michał!
Michał! Ruch prowadzi z motorem, 1-0! Nigdy nie marzyłem, że będzie ta okazja coś takiego zrobić. Dobrze, jedziemy! Dawaj! Jak? O nie, może popełnić błędu, a to się stało! Wykorzystuje to Szczepan! 2-0, 26 minuta i ruch bardzo blisko pierwszej ligi! Ale szwata! Na razie. To ja przyniosłam szczęście. Będzie dzierżoniowa. Będzie pięć. Marynu, na razie jest pięknie, naprawdę. Będzie jeszcze lepiej. Wracamy do pierwszej ligi! To się dzieje! To się dzieje na naszych oczach! Wracamy! Lepiej się to do nas nie mogło zacząć. Teraz... Awans jest. No jeszcze 1-0, 2-0. Szybko i krótko to załatwili. Piękna minuta, ale my już to mamy, kurwa! Awans! Łapcyku! Mikału! Łapcyku! Mikału! Łapcyku! Mamy do zajebistej kulisy. Jest 2-0, szalem na 3 i to będzie spokojny mecz. To co, Kalety się będą bawić dzisiaj? Kalety dzisiaj się bawią i chyba jutro biorą wolne. Lepszego początku nie mogliśmy sobie wymarzyć, ale jeszcze jest dużo do zrobienia. Liczy się jak facet kończy, nie jak zaczyna. Spokojnie. Urwałeś się! Z tego miejsca pozwoliłem na Michała Helika. Helio. Pozwolił. Chłopie, mam taki coś nagrane dla ciebie. To musiało tak się w trakcie pierwszego tańca Helika. W dymie, w chmurach. Mokry strzelą gola i mam to nagrane. Jak z tyłu para młoda tańcuje, a mokry strzelą rama, chłopie. To musimy awansować, nie ma innej opcji. No, zaczęło się pięknie. No. No i co? Mogę prosić jedna rzecz. No. Nasz syn nie może być dzisiaj na meczu. No. Do niego pozdrowienia. Niech się trzyma, damy radę. Nie, no to... sanatorium nie może być. No to trzymaj się kolego i dla ciebie to zwycięstwo. Dla niego. Ostatnio powiedziałam, bo też go nie było na meczu w środę. Powiedziałam strzelcie dla Arka bramkę i leciał tor. Aruś, trzymaj się. Tak jak niebieski. Do przodu. Damy radę. Halo, halo, ja tu widzę amerykańskie flagi! Czy to przypadek? Aste, to nie jest przypadek. Ej, ale na chodniku żeśmy, to jak to? No pojechałem, przepracowałem tydzień i wróciłem, no. Ty dzisiaj ze Stanu wróciłeś specjalnie? Wczoraj. No to szacunek, ale... Nie, szacunek do ciebie, Aste, nie. Łzy płyną u nas, z tego, co ty robisz. I ja chciałbym przede wszystkim... Mam bardzo zdarte, bo się darli już, to ja tobie dziękuję za wszystko. To jest moja misja, to jest mój obowiązek. A to co ty robisz, to dziękujemy ci naprawdę za to, co dostarczasz nam, fanom za granicami. To co my możemy zobaczyć, to wszystko, co tu się dzieje na żywo. A to, że ja dzisiaj jestem, to no, słowo się rzekło, byłem tam na 10. Powiedziałem, co powiedziałem i musiałem przecież. No, nie było wyjścia. No, szacunek dla was, panowie. Róbcie to, co robicie. Rafał, przepraszam. No. Rafał nie mógł przyjechać ze mną. Ten, co był w zeszłym tygodniu. Oczywiście, że znamy. Rafał nie mógł być, przepraszamy. Ale Rafał pozdrawiamy. Oczywiście tak, ściskamy go najmocniej i wiemy, żeby tu umarłby, żeby tu być. Musimy robić sobie korfantego.
Panowie, szacunek za to, co wy tam robicie. Niech się wasze fanklub bierze i rozwija, no i żebyście mogli tu na stałe kiedyś przyjechać. I na ruch. Będą derby, Zagłębie. Czy to derby, to się ludzie będą wspierać, nie? Tak jest, ale Gieksa na pewno i będą derby także w przyszłym sezonie. Na to czekałem. Jeszcze 45 minut. Jeszcze, tak, ale jest, ja w to bardzo wierzę. Bardzo wierzę. Dziękuję. Maciek, dziękuję. Poznali. Dziękuję. Donata, no coś byś nam szczęście przynosiła? Ja tylko szczęście przynoszę. Ja wiedziałam, że będzie bardzo dobrze. Kiedy porozmawialiśmy, to powiedziałeś, że pojawi się. Pojawię, tak. W środę nie dałam rady, ale na takim meczu jak dzisiaj musiałam być na bank. No na i razie... mam nadzieję, że na tym się nie skończy. Nata, tobie chyba łezka się może wokół kręci, co? Tak, właśnie tak. Jak widzę, co się dzieje na tym stadionie i słyszę ten doping i słyszę, jak ta trybuna się zatrzęsie z radości, to mi się kręci. Nie? Jak do starych dobrych czasów, które jeszcze nadejdą. Ja się dowiedziałem, że tu znowu FC USA, tak? Tak jest, man! Artur, zajebiście! Zobacz, ruch Chorzów, gramy, jest bardzo pięknie, pozdrawiam ciebie, pozdrawiam wszystkich w Chorzowie, ruch Chorzów, yes! jeszcze będzie dobrze. Będzie zajebiście, idziemy, pieszali. Dobrze jest, kurde, nie można zapeszać, ale... Lepiej zacząć się nie mogło. Ale może w końcu to są te czasy, na które my czekali, na które mnie mój tata przygotował od małego. No, łezka się kręci wokół. 45 minut jeszcze, no. Skąd kibice? Jak? No z Krakowa. Kraków. A szywacze, jej! Tak, jeden szywacz i drugi szywacz. I drugi szywacz, Garbarna nas odwiedza, no pięknie. Proste. No to... Na razie wszystko wskazuje na to, że mogą być łzy wzruszenia, te pozytywne. Pewnie, my cały czas kibicujemy, no. Nie? Tu tak, wszyscy my po kolei do ostatniego miejsca jesteśmy z Krakowa i zaręczki. Same szywacze. Tak, same szywacze. No to pozdrowie. Tylko ruch. Rugolikowiec, serwis. Ja tak, tutaj jestem. Dostałem właśnie prezent od was. Obyśmy się, obyście nie musieli robić ruchu materiału. No chyba wszystko na to wygląda, że w przyszłym sezonie nie spotkamy się na drugoligowcu, ale no życzymy wam powodzenia, no bo co nam pozostało? Będziemy tęsknić. Będziecie zaglądać do nas, co tam u nas? No ja mam nadzieję, że wy też będziecie do nas zaglądać mimo wszystko. Druga liga interesująca, też mam nadzieję, że powiedzie wam się w tej pierwszej lidze, chociaż no jeszcze 45 minut tak, przed nami, nie ma co zapeszać. Nie ma co dzielić skóry na niedźwiedzie. Tak, nie takie rzeczy w piłce widzieliśmy, ale wszystko na to wskazuje po tych pierwszych 45 minutach, że no ruch jednak awansuje do tej pierwszej ligi. No zasługujecie na to w przeciągu tego całego sezonu, pokazaliście, że jesteście drużyną mocną. No i co tu dłużej... Dużo mówić więcej. Widziukiewicz z jedynką, Jakub Kosecki i z numerem 7 Firlej piłka na polu karnym i będzie rzut karny, drodzy państwo. Na początku drugiej części spotkania. Totalnie nie ma. To musimy, no nie można tego już opuścić. Tak blisko. Takie okoliczności. Szczepan, do niego jest piłka, będzie nabiegał tam pewnie i jest go. Myślałem, że zagra jeszcze do stępnia, a on to skończył sam! Co się dzieje, panowie? Na zero, Ruslan, trzymamy z tyłu! Stadion, no to się dzieje, to się dzieje. Dzieje się, drugi rok z rzędu. No,
zasługujemy na tą pierwszą ligę. Patrz, tam jest. Stary nul. To jest coś niemożliwego, co się wydarzyło. Drugi raz, drugi jeszcze ważniejszy. Te chłopcy są niesamowite. Fosa i spółka, Ecik, wszyscy dzięki. To jest ruch, trzeba zawsze w ruch wierzyć. Pozdrawiamy wszystkich i tych, co w nas nie wierzą. Bo to jest dla nas nauka, że musimy dalej ciężko pracować, żeby was też przekonać, że warto nam zaufać. Że zawsze ruch będzie walczył w tym klubie o to, żeby ruch szedł na szczyt. Tylko nowy stadion dla Chorzowa. Bielu! Mamy to! Patryk, wiesz, nie wiem, no na razie to jest wszystko, wiesz, cieszymy się, tak. Dojdzie to może za parę dni, wiesz? Panowie! Ostatni raz, dawać kurwa! Piękna sprawa. Nie mogło się to lepiej skończyć. No to dziękujemy ci za to wszystko, co ty dla nas zrobiłeś, bo to też jest... Przeżyłeś wspaniałe chwile, zapisałeś się w historii tego filmu. To jest piękne. Brawo, kurwa. Mokry. Rewelacja, to co zrobiłeś. Dzięki. Panie i panowie! 3, 4! A was jest to!
chodź, no to pana co się wydarzyło. Nie wiem, jutro do nas dojdzie. Nie no, gratuluję trenerze, naprawdę, to jest coś wielkiego. Dzisiaj luzik? Nie, nie było tak łatwo. Nie, nie, było ciężko, gdyby nas strzelili na 2-1 z karnego, to byłoby. Dzięki. Coś wspaniałego, trenerze. Ja nie wiem nawet co powiedzieć. Mówiliśmy sobie na odprawie, że to co dzisiaj tu mamy do przeżycia, to obojętnie co by się stało, to nie zapomnimy tych dni. Przepięk, synek. To jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne, kurwa, nie? Ja cię poprzytylam. Dzisiaj jest dzień! Dzisiaj! Niesamowite! Nie dociera to do mnie! Ci ludzie na to zasługują! Wycika, ty co powiesz? Ja nie mam słów, na razie podziwiam. Pewny. Nie myślałem, ale byłem pewny, że tak będzie. Podziękowania dla Helika i najlepsze jego życzenia na jego nowej drodze życia. Michał, dziękuję ci w imieniu swoim, w imieniu drużyny, żebym mógł tutaj przyjść i te tory też wyrycać i świętować to, co teraz się tutaj dzieje. To jest coś niesamowitego. Ach, hopie! Panie Grodzicki, tak jak nie rozmawialiśmy, jednak się... To teraz możemy porozmawiać. Teraz możemy porozmawiać. No, petarda, panie Grodzicki. Jak to się mówi? Mamy to. Emocje były. Fajny meczyk. Szkoda, że tutaj prędko nie wrócę w takim razie, no. Będzie Gucci sruci teraz. Oh!
się. W kotle się już znalazłem, już cię zostawili. Ale super, pośpiewaliśmy także. 3 lata, 4 lata i ekstra klasa. Jeszcze rok. Tego życzymy sobie wszyscy. Ale to jest sukces!
dumne z nas wszystkich! Gratuluję wam! Powiedzieliśmy sobie dzisiaj przed meczem, że ten mecz to dzisiejsze wydarzenie zapamiętamy do końca życia. Trafiliśmy. Jeszcze najlepsze jest to, że wygraliśmy, awansowaliśmy. Dziękujemy wam za cały sezon, za to, że cały czas byliście z nami i naprawdę było nam o wiele, wiele łatwiej. Dzięki. Cieszy mnie, że awansowali pierwszej ligi. Bronek Gula. Bronisław Gula, wiadomość wysłał. Pięknie. Pozdrowienia dla pana. Ja bądź jesteś! La 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 Jestek z niebieskich Katowic z Ligoty. Pozdrowienia dla wszystkich. No pozdrawiamy dla całych niebieskich Katowic. No. Pozdrawiamy wszystkich. Dziękujemy za was. Mokry Kezu! Mokry Kezu! Piłkarze piszą historię. Ostatnim razem my się widzieli w Kijowie. Dzisiaj, że jest w Kijowie? Wy na metaliście? No. Harków? Naprawdę? No, serio. My się widzieli w autobusie razem. A skąd jesteście? Właśnie mam zaszczyt tutaj prezentować kolegi z Niemiec.
Skąd? Jakie miasto? Z Bonn. Bonn. To znaczy kibic Hansa Rostock. O proszę, Hansa Rostock. Pierwszy raz na ruchu. Jak wrażenia? Nie wiem, niech powie. Ja geil, also... było ich kann jetzt kein Polnisch, aber die Atmosphäre... Było zajebiście, niestety nie znam języka polskiego, ale było na, dass, jestem dass naprawdę pod wrażeniem. 100% mitgemacht haben. 100%, 100% frekwencji, jeśli chodzi o śpiewanie, jestem naprawdę pod wrażeniem. Wirklich viel besser, als ich erwartet hätte. Nie spodziewałem się tego. No to pięknie, że taka opinia z Niemiec, tam wiadomo, no na frekwencję nie narzekają w Niemczech, nie? No nie, nie proszę. Narzekamy, nie narzekamy, ale na ruchu. Ale to znaczy, że jest klimat na ruchu. Tak, oczywiście. Stąd zapraszamy wszystkich, a będą mecze. W następnym roku. Będą derby, oczywiście. No. Będziemy. Chicago!